Hej, hej! Witam was serdecznie w sza... Nie, bo w pilarcach tym razem. Odświeżymy sobie troszeczkę te pilarce. Będę tam sobie wrzucać gdzieś powoli po jednym, dwa odcinki. Z tego co pamiętam, właśnie. Zadanie w obserwatorium B karny. Lecimy zobaczyć, co tam słychać, o co tu chodzi. Nie wiem, czy kojarzycie, ale to zadanie zlecił nam mag, którego najpierw okradliśmy. Mamy poszukać zapisków z badań bekarnej właśnie. Ona zaginęła w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach. Teraz tak, przyjdźmy sobie może w tryb skradania, bo właśnie nie pamiętam dobrze. Nie pamiętam dobrze. Jesteśmy w nowym miejscu, a skoro zaginęła, to coś tu złego się wydarzyło, prawda? Czekajcie, którym tu... O, jest. Muszę sobie przypomnieć delikatnie. I tutaj... Okej, zaklęcia, potka. Okej, te krzyki nie zwiastują niczego dobrego. Kult krwawego żniwa. Poczytamy, będziemy widzieli, może coś tu jest. Wyjątek z legend Eory, autorstwa Amaj, erautańskiej uczonej. Podczas swych licznych podróży po wyspach archipelagu Martwego Ognia nie natknęłam się na kult, którego lękano by się bardziej niż krwawego żniwa. Jedyne, co o nim wiadomo, to plotki i pogłoski. W oparciu o nie jestem skłonna stwierdzić, że stanowią tylko barwną opowieść. Jak jednak wyjaśnić zniknięcia niewinnych rozumnych w okolicach 16 dnia miesiąca? To, co mogło spotkać tych mieszkańców, jest doprawdy straszliwe. Nieliczni, z którymi rozmawiałam, a którzy twierdzili, że wiedzą coś o krwawym żniwie, przysięgali mi, że dowiedzieli się o tym z drugiej ręki. Mówili jednakowoż to samo. 16 dnia każdego miesiąca krwawe żniwo wybiera jednego nieszczęsnego zakładnika, by ukląkł przed ołtarzem i stał się pożywką dla grupy wampirów. Ich przywódca, wielki żniwiarz, nasyca w ten sposób mocą przerażający, wysysający duszę miecz dwuręczny. Do czego potem go wykorzystuje? Nie wiadomo. Członkowie kultu zwani piewcami żniw tańczą przy ogniu w stanie bezmyślnej, ekstatycznej radości. Odziewają się w czarne szaty z czerwonymi obszyciami, na których widnieje symbol dużego sztyletu przecinającego trzech rozumnych na pół. Wydaje się to zbyt absurdalne, by dało się w to wierzyć, czyż nie? Mimo to jednak wciąż nad tym myślę. Ciekawe, czy ten miecz przyjdzie... Predator in the water. Oh shit. That hurt yet. No to zaczynamy bitkę. Okej. Rzucamy zaklęcie. Teraz tak, powoli. No, pomyliłam bohaterów. Tu nasz przecież przyjaciel z poprzedniej części miał... Mi się boi, że ona jakąś magię tutaj... Cerset! O kurczę, tutaj już tutaj pada. Teraz tak... Tunika, tym wszystkim tutaj. O, jest ich więcej, niedobrze, jeszcze pies. Ta rzuci loczonką, takie małe może. Na nią, oczywiście. Ona ma łuk! I teraz tak, poczekajcie, tu mamy jakiś wykop, tylko kogo tu wkopać? Ten jeszcze ży... Co? On odzyskał zdrowie? Słuchajcie, bo nie rozumiem. Coś mi tu nie... Coś mi tu nie gra. Teraz tak, nasza bohaterka, tu się koniecznie na to przyłączy.
I byśmy rzucili coś ciekawszego jeszcze. Myślałam, że się obejdzie, ale jak widać nie. Kulę puściłam, położę swoich ranie. I tak jest. Teraz tak, powoli. Co tu się dzieje? Czy on może nam te matki drugie? Może prądem. Teraz tak. Znikła w jakiś magiczny sposób, niestety. Zawsze umawialiśmy się, że dobijamy jednego, a potem zajmujemy się resztą, prawda? O jest, ona przeskoczyła. No. Chybił. Szkoda, że nie dało się z nimi porozmawiać. Ciekawe, o co tu chodziło. Wow! Jeszcze ktoś do nas strzela, słuchajcie. No, tego się nie spodziewałam. Ale się wpakowałam! Co tu się dzieje w ogóle? Oj, niedobrze. Oj, niedobrze. Jeszcze maga mają. Co tu się dzieje? Teraz tak, echo krzyku, minus 5 do mocy, minus 5 do percepcji. Nie jest dobrze, słuchajcie. Korzystając z rezerw potężnej energii duchowej, barbarzyńca jest w stanie wyskoczyć wysoko, twierdzą mnie z barba. A tu tak się śmiałam z tego. Co tu zrobić teraz? Spróbuję go przejąć, nie wiem czy mi się uda. Oj, źle to wygląda. Oj, źle to wygląda. Już jej nie ma. Okej. To jest Eoten, słuchajcie. To jest Eoten. Mimriko. Nie wiem, czy to nam coś da w tej chwili, ale spróbujmy. Teraz tak. Jak to ułożyć? Tak by było najbardziej odpowiednio. Ale ty, Eder, musiałbyś się przesunąć delikatnie tutaj. Okej. I teraz dopiero robić. Ale nasza brygada tutaj sobie nie poradzi. No nie ma takiej opcji, żeby sobie poradzili, nie? Teraz tak, spójrzmy na... Napijesz się. Czarny dzwonek, Beratta. To nam nic nie da. Mikstura pomniejszego leczenia, napijesz się. I tobie też by się coś przydało. Przeciętnego. I teraz tak, uwaga, ktoś tu dostaje. Musi się wycofać, tylko jak to zrobić? No nie, i przez wycofanie oberwał mnie. Okej. Coś czuję, że my tutaj wszyscy popadamy i będziemy się bawić jeszcze raz. Trochę niedobrze, że ten z góry nas tu widzi. Będzie to trzeba rozegrać inaczej i powyciągać ich oddzielnie.
kurczę, bo nie odzyskali mi hapsów między jedną a drugą walką. Niedobrze. Niedobrze. Okej. Okay. A ty spróbuj tym enigmatykiem jeszcze raz. Kurde, to nasza tutaj stanęła brzydko. Ale nie tak właśnie. Okej. Okay. I teraz tak. Oczyszczenie. Sprawia, że wojownik wykonuje szeroki zamach bronią, wymierając się z... Okej. Okay. Tłumi szkodliwe czynniki dzięki sile woli. Jak byśmy musieli się stąd wyciągnąć jeszcze? Czekajcie, ktoś miał wskrzeszenie, ale... Chyba nie żyje, nieprawdaż? Chyba któryś z tych naszych bohaterów. Niedobrze. A może ty? A z tego co pamiętam, to jednak nie będzie on. Oczyszcza ciało, to też nie to niestety. Not even close. A jak ten się ma? Kurde, jeszcze za dobrze. Potka. Koniecznie. I ta też już ledwo zipie. O, ten się podzielił, stworzył swoje iluzje, cwaniak. No nie. Co my mamy? Mikstura duchowej tarczy. Poczekajcie, co my możemy tutaj zrobić? Plus 3 do skuteczności pancerza. Niech sobie to wypije w takim razie. A nasz drogi Eder, co on by tutaj mógł? Niech sobie chluśnie. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Ten jeszcze jest nasz, ale nie na długo. Tak, już nie będziemy mogli tego wziąć, dlatego wszyscy powinniśmy się tutaj rzucić na tego gościa. O, odpalił się już, ekstra. Załatwię następne. I teraz tak, jak tam ucieknę... Ten jeszcze sobie tarczy zarzucił, skubaniec. Wszyscy w stożkowym obszarze działania zostają poparzeni i odepchnięci. Już być. Poważnie? Nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia. Teraz tak, co z tobą zrobić? Eder, Eder, Eder. Jaki stun by się przydał na tego jego mosta. Tak myślę. Teraz tak, ten biedak dostaje i to dość mocno. Się zaraz kiepsko skończy. Czerpie z naturalnej więzi druida z rekinem, umożliwiając mu tymczasowe przyjęcie jego formy, która jest niewrażliwa na przypadłości związane ze zręcznością. To tak sobie bym powiedziała w tej chwili. Bo tu jest percepcja i odbicie. Moc i penetracja. Kurczę.
Teraz tak, gdybym chciała tu rzucić... Zaskakująco blisko stoją i tak wygląda, jakby go nie łapało, nie? On ma odporność 25% na zimno. Co tu by było dobre na ciebie, kolego? Trzeba ją jakoś na nogi postawić, więc niech ją podleczy jeszcze. No nie, poważnie? Biegnij tam szybko. Ona się cofnęła teraz. Nie wierzę po prostu w to, co zobaczyłam. I nie dostała leczenia. Ekstra. Cudownie po prostu. Tak, i to był nasz ostatni czar z tego, co widzę. Eder, czy ty tam z nim kończysz? Bo... Kiepsko. Jezu, Mahita jest. Patrzcie, uleczył się. No i co? To by było na tyle, moi drodzy państwo. Kiepsko to się skończy, widzę. 100% odporności. Niedobrze. A to? Tu nam potrzeba wojownika w tej chwili, natomiast my go nie mamy, nie? Ochrania sprzymierzeńców w obszarze działania grubowarstwu kory. Weźmy to, zarzućmy na siebie. Weźmy jej, odnówmy ta jeszcze. Poczekajcie, kogo ona atakuje teraz, w tej chwili? Co tu się wydarzyło? Okej. Rzuca korę. Co tu się u Edera dzieje? Że pada, to widzę. Nic na to nie poradzę. Lost too much water. Jest, padł w końcu, więc wpada Eder teraz. Bang. Na którego? Nie, poczekajcie. Na tego tutaj. No to się porobiło. Mamy dwóch na dwóch. I kto przetrwa? Ale leczenia nie mamy, to jest najgorsze. Teraz tak, ten jeszcze tutaj leczenie małe ma. Natomiast z nią jest kiepsko. Nawet nie ma czego wypić. Weźmy może to jeszcze. I teraz tak, Ederowi też już się wszystko pokończyło. Prócz potki. Zwykłe ataki nam pozostały niestety. Aha, czyli to się nie udało. Okej, dobrze, że tym razem Eder oberwał. No nie. Poważnie. Dobra, Eder pada, moi mili państwo, i to będzie do powtórzenia. Hej.
Niestety. Świadomość. Odzyskaliśmy. No nie bardzo. Co oni nam z tym Ederem biednym zrobili? Nieprzytomny chłopak. Gehenna, umiera. Leży, jest oszołomiony, wstał, obrywa. Chybił, ten już nie chybił, tak to wygląda. Okej, okay, teraz tak, czy ja to, tylko on jest w polu urażenia, nieprawdaż? Nie jestem w stanie z tej strony nic, no nie no. Tak to wygląda. A niech rzuci, zobaczymy przy okazji. No nic, ten odzyskuje zdrowie w ogóle, zacznijmy od tego. Także to jest powtórka. Najlepsze jest to, że niestety nie zapisałam po pokonaniu pierwszej grupy. Może byśmy jeszcze z tego jakoś wyszli. Musimy zrobić to inaczej. Chociaż nie wiem, czy uda mi się ściągnąć tego jednego, żeby wszyscy się nie agrowali. Nie rozumiem też czemu. Zrobimy to w ten sposób. Ona w ogóle ten łuk tutaj ma, nie podoba mi się to. No nie, akurat się wyprostowałam. Keep an eye out. No i co? Ktoś mnie tutaj zauważył przed chwilą, to na stówę. Słuchajcie, czy ona dalej trzyma łuk w ręce? Okej. Okay. Teraz tak, to musimy przysłuchać znów. On tu przyjdzie... Przyjdzie oglądać te książki. I co my będziemy mogli zrobić? Dalej. Może podejdzie bliżej wejścia. A może nie, nie wiem. Skąd ci się tu wzięli? Znudził się. Nie, będzie cały czas tu siedział. No to nie wygląda dobrze. Okej. Okay. Teraz spróbujemy tutaj to jakoś wyciągnąć wszystko. Okej, jakiegoś boosta sobie zarzucił. Okej, i nasza teraz będzie lama też, ale może ich to jakoś spokojnie tutaj będziemy bić. I teraz tak, od początku powoli. Gdzie my mamy wskrzeszenie? Otacza maga przerażającym wirem ognia, to nie to. Przeciwnik zostaje unieruchomiony. Czy to była Xoti z wskrzeszeniem? Tak, pojedynczy sojusznik zostaje przywrócony do życia i uzdrowiony. Otrzymuje również efekt rygla wrót śmierci, leczy pobliskich sojuszników. Okej. Okay. To trzeba zapamiętać teraz. Matki na pewno. Gdzie są nasze matki? Tutaj. Niech mają, niech się bawią. Eder od razu może wpadnie w tego. Okej, ta ma zajęcie tutaj, ale my mamy pieska. I odpalimy sobie burzę. Ale ciebie weźmiemy trochę do przodu w takim razie. Nie wiem, czy odpala, czy nie. Chyba nie. Okej. Okay. Teraz tak, łańcuchy.
Mentalnie łączy sojuszniczka z otaczającymi go przeciwnikami, przez co odczuwają oni część otrzymanych przez niego obrażeń. Bardzo fajne. Połączmy w takim razie kogoś, kto tu obrywa. Może ja? A sojusznika, nie drady. To może Xoti widzę, bo obrywa. Jakiś przebijający może. Okej, okay, zaklęcie się skończyło. To teraz tak. Ty wypijesz sobie tę potkę teraz może. Pach. A... Rzuci jeszcze raz to samo zaklęcie. To może nie, nie w to miejsce, bo... Możemy to wycofać? Możemy. Nie. Okej, i skupmy się teraz na kimś, kto nam... O! Tak jest, ma najmniej życia. Okej, ledwo dyszy, jest dobrze. I co najważniejsze, ci nie przyleźli, więc jakoś odzyskamy te życia, nie będziemy się leczyć teraz. Pytanie, kim oni byli i dlaczego szukali tych samych notatek? Bo wątpię, żeby szukali kogoś innego. Okej, okay, mamy to. Tym razem się udało. Yes? Jakoś tak na spokojnie. Ale dostaliśmy itemów ze wszystkich pozbierane. Piękne to było. Zapiszemy sobie od razu, oczywiście. I teraz tak, tu jeszcze na górze ktoś był. Strzelał do nas z łuku. Więc spróbujemy może. Okej, oni już tu są z powrotem. Niedobrze, niedobrze. Mimriko. Korzystne efekty, grująca postura. A tutaj mamy Eotena. Niewrażliwość, oflankowanie, odporność na przypadłości, moc, odporność na przypadłości, percepcja, wrażliwość na zręczność. Okej, okay. Tylko teraz tak. Jeżeli podejdę i zwabię jego kolegę, to ten też pójdzie, to wiadomo. Tych mamy we dwójkę, ale ja się zastanawiam, gdzie jest jeszcze jeden. To kiepsko wygląda. Więc, żeby nie bił na nas po plecach jeszcze ten jegomość, to będziemy musieli ustawić się tu, no jak nic. I teraz tak, może jakiś inny układ. Okej, okay, teraz się ładnie obrócicie. W ten sposób. No i oczywiście nasza koleżanka. Już ty pójdziesz tu. Ty pójdziesz tu, F5, a nasza koleżanka, nasza bohaterka pójdzie ich zwabić. Szybko biega, więc może wyjdzie, kto to wie. Nie jest dwójka, tego trzeciego nie widać. On ma dwie głowy skubane. Teraz zauważyłam dopiero. Ci będą gorsi. Mamy zapis w razie czego. Jest. O jest, tamty nie poszedł. Ale szczęście. Nie, 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 wracaj, było. What is it, of course. Tamci chyba też się zagrowali. Tak, ewidentnie. Ona coś tu na niego rzuca, ale wolałabym, żeby uciekała. Okej, okay. I teraz tak, korzystając z tego, że mamy czas, to tu. Eder od razu. I teraz tak, ona też już powoli.
I Xoty, co ty byś mogła Xoty nam tu rzucić? Skubańcy dwa. Chcę zobaczyć, jak się ustawią i wtedy tą bramę puszczę. Ona oczywiście obrywa. Mogłabym spróbować przyjąć tego. Okej, zauroczenie. Mamy go. Więc bierzmy kolegę. I widzę, że ten jednak nie doszedł jako trzeci. Więc chyba jesteśmy w domu. Tylko teraz tego nie spaprać. Okej, ale oni obydwoje są zauroczeni? Tak. Co, będziemy tak sobie stać? Aha. Dobra. Ty podejdziesz tutaj i... odpalisz te swoje pompy. Właśnie, chaotyczna kula. Czar nazywany na cześć ekscentrycznego aedyrskiego maga Taina. Chaotyczna kula przeskakuje pomiędzy przeciwnikami, zadając obrażenia i powodując różne przypadłości, w tym skamienienie, paraliż, osłabienie mdłości, ogłuszenie, oślepienie. Spróbujemy tego. Ale jeszcze Eoten jest nasz, że tak powiem. Więc będziemy korzystać. Jeżeli go zaatakujemy, to się skończy, więc na razie korzystamy z tego, co mamy. Tworzy jaśniejące... Okej, to na nas zarzucaj coś dobrego. Ale go rozsiapał! Teraz tak, poczekajcie. Czy my możemy... Nie wiem, czy go rozwalić? Chyba rozwalimy go, prawda? Albo się nie da. Poczekajcie, to może zrobię tak. Póki on jest jeszcze nasz, zarzucę mu to. Nie mogę, jeszcze się nie skończyło. Chciałabym. O, dobra, weszło akurat. A to co to teraz przybiegło? Duchowy sprzymierzeniec wyczarował sobie skubaniec. Dobra, najpierw maga. Magowie zawsze są najgorsi. Nie ma innej opcji. Oni nam tu mogą plany psuć. Ładnie się podleczysz. Okej, pytanie teraz, kogo już nas atakuje? Więc tak, ten już pada. To możemy mu tego stuna rzucić. Elegancko. I teraz widzicie, to są pilarsy, nie? W zależności od tego, jak do walki podejdziecie. Już na samym początku. O, jestem łucznik w końcu. Oszust rozdarczej chorągwi. Tak może się walka zakończyć. Nie wiem tylko, co to jest. Dość ciekawie wygląda. Ha, to nasze zaklęcie w ogóle, słuchajcie. I wyszliśmy teraz praktycznie, wyjdziemy bez szwanku. Mam jeszcze kupę leczenia. Dobrze, niech rzuca, niech rzuca. Spokojnie. W tego tu wpadniemy, może zasumujemy delikatnie. Okej, obrywa. To teraz tak. Po wyznaczonym obszarze niesie się psioniczny ryk, który ogłusza cel, zadaje obrażenia bazowe wszystkim pobliskim wrogom i powoduje u nich przerwanie. O, akurat. Szkoda, że zdążył machnąć jeszcze. Okej, on ma się zrobić teraz ładnie. Jakiś taki spowolniony tempo tutaj? Całkiem ciekawe. No i jest! Mamy to. Zapiszmy sobie. Nikt nie zginął tym razem.
nie można zapisać gry podczas walki. A już ta walka dobiegła końca na całe szczęście. I teraz tak, możemy fanty pozbierać i przyjrzeć się bardziej. Co my mamy? Znakomite berło, przedmiot jednoręczny. Ale efekty dodatkowe na pewno w berle najbardziej nas interesują. Plus 30 do obrażeń, plus 8 do celności, plus 2 do penetracji. Słuchajcie, fajne itemy miał. Amulet większego zdrowia, plus 25 do maksymalnego zdrowia. I znakomita kolczuga. To tak sobie, bo skuteczność to 9, plus 2 do skuteczności. Nie jest źle. Chyba to berło najbardziej wartościowe z tego wszystkiego, tak naprawdę. Tu zwykły łucznik to pewnie nic ciekawego nie będzie, tak? Do odsprzedania jakieś pierdoły. Natomiast tu jeszcze jakaś brykada poległa, prawda? A już ich ogłosiłam. Dobrze. To F5. Nie spojrzałam znowu w takim razie. Byłam chyba za bardzo podekscytowana tym, co zaraz będzie. Szkoda, że nie dało się z nimi porozmawiać. Nie musieli wyjść stąd. Zobaczcie, czy to jest ta wyspa? No can do. I sense a predator. O proszę. O to niech zejdzie. Jednak ktoś jeszcze tu był, słuchajcie. O kurczę, jak się przemieszcza, dobry jest. To było ciekawe. Oni już się przemieszczają sami. Dobrze, ja chciałam sobie tylko tutaj tak ładnie kliknąć. Na tej zaklętej dioramie widnieje inna wyspa niż ta, na której jesteś, a jednak inna. Po kamiennej wieży spaceruje maleńka postać. Ciekawe. Myślałam, że to będzie jakaś wskazówka na temat tego, może gdzie ona ukryła te notatki. Dobrze, przejdźmy się w takim razie jeszcze po cichu, skoro oni tutaj mogą jeszcze być. O, chyba coś tu łaziło, albo nie, to woda. No ale pewności nie mam, po co ryzykować. To miejsce wygląda na taką opuszczoną jakąś O, jest piesek. Ale ja tutaj chcę sprawdzić, czy nie ma tego łucznika już. Bo piesek to żadne wyzwanie, łucznik też, ale wolałabym tutaj nie zagrować na siebie jakiejś większej grupy, prawda? No dobrze, wygląda na to, że nic tu nie ma, prócz półek z książkami. Lewiatan. W dziele zapisany jest tekst o chłańskiej legendy o konstelacjach. Jeden fragment został podkreślony. Łowczyni wyskoczyła ze swej łodzi przed tym, jak lewiatan swym potężnym ogonem rozbił ją na dwoje. Świetnie, dobrze, niech pamięcią już sprzedamy. O, jest skrytka. Którą wykryła nasza bohaterka, a w niej... Bitewny Greymar, okej. Duszący wiatr, magiczne oczyszczenie. Rój meteorów, pomniejsze odbicie magii. No te jeden, może cztery, to tak nas średnio interesują. Ale tu jest coś innego. Mroźne grabie Kalakota. Upiorna kościana dłoń grabi okolicę, zadając obrażenia od zimna przeciwnikom w zasięgu oraz powodując u nich osłabienie i okulawienie. Gorący wiatr duje przez pole bitwy. Duje? To jest, słuchajcie, przyznam się bez bicia, nowe słowo. Nie znałam tego słowa, bo bym powiedziała, że na przykład dmie przez pole bitwy. A to jest... zaskakujące dla mnie. Bym musiała sobie wygooglować. Zobaczyć, czy... co dokładnie oznacza. Więc gorący wiatr duje przez pole bitwy, zadając każdemu w obszarze działania obrażenia bazowe i powodując osłabienie. Magiczne oczyszczenie chyba widzieliśmy, pozbawia wszystkich w obszarze działania wszelkich korzystnych efektów. No i rój meteorów, jak tu rój meteorów, prawda? Ja rozumiem, że to zebrałam. Jakoś nie widzę, żebym mogła to po prostu wziąć. Okej. Aha, dobra jest. I teraz możemy wybrać się jeszcze...
delikatnie dalej. Myślę, że tego pieska już chyba będziemy biegać. No, akurat tak się zgrało, że miałam myszkę w tym samym miejscu i od razu podniosłam i czytać nie będę. Załatwmy tego pieska, który tu lata. No tam bez pauzy. Okej. Jakie spowolnienie przy końcu, jak przeciwnik pada. Śliczne, tylko wcześniej nie było, słuchajcie. Pozbieramy jeszcze te fanty. No, ewidentnie sąsiad stwierdził, że... A, to już może nie teraz. Zbieraj, zbieraj. Może znajdziesz to, czego szukamy. Tak, sąsiad nie da mi żyć, więc będziemy zaraz kończyć. Ach. Ewidentnie remont się zaczął. Aha, z pieska możemy pewnie zebrać skórę jedynie. A, jeszcze przyspieszenie sobie włączymy. Tak to jest szpon. Tak to jest, jak się kurczę nie gra jakiś czas. Potem się zapomina. I teraz tak, coś na dole jeszcze pominęłam. Pamiętnik nieznanego pirata. Tak podejrzewam, że szukamy tych notatek po tych wszystkich półkach. Listewki palmowe, nie wiem do czego nam się to przy... Oho. Znalazła coś. A taki tam zbój z elektrycznością, powiedziałabym, że średnio. I tu już mi się nie podoba, bo tu mogą być jacyś więksi wrogowie. Natomiast... A... No i mogłabym tu... Coś czuję, że tu się schodzi, ale... Sprawdźmy. A jednak nie. A tu jest jeszcze przejście na górę. Tylko na górę, górę tutaj? Czy to jakaś inna góra jest? Nie, planetarium. Jest wejście... Będzie ekran wczytywania i nowa lokacja, więc sprawdźmy sobie jeszcze tutaj te pomieszczenia i będziemy kończyć, bo sąsiad zaczął, także tak to wygląda. Czy tu może... O, są notatki. A jednak nie, to zwój ognistego płomienia. I to by było, słuchajcie, na tyle? Maleńka tabliczka ma na sobie napis horyzont. Statek, który rozbił się... Pod dowództwem kapitan Rakuj podczas jej ostatniej podróży w poszukiwaniu zaginionego Ukaizo. Mamy teraz Larę i zaginione miasto Inkwów, czyli Paititi tutaj w tym wypadku. No a my może już teraz się pożegnamy i następny odcineczek zaczniemy sobie od wycieczki do planetarium. Dobra, ja wam dziękuję serdecznie, bo materiał zrobił się długi, a to przez to, że zginęliśmy, ale ja nie zamierzam takich rzeczy wycinać. Widać, że gra nie jest prosta i tyle. No dobra, dziękuję serdecznie za ten odcinek i zapraszam na kolejny. Trzymajcie się. Hej, hej.